Zaczynamy nowy cykl. Cykl? Cykl. Dobry sobie. Bo zaczął się nowy semestr, tak miałem powiedzieć. Zaczynamy nowy cykl seminariów Euroreg. Zaczynamy mocnym akcentem. Nasza Euroregowa koleżanka, Krystyna Rakowska, będzie mówiła o doświadczeniach mieszkaniowych klasy średniej. Czyli w dyskusji każdy będzie mógł ponarzekać. Bo wszyscy się uważamy za klasę średnią. Justyn, no, znasz wszystkie reguły w sierpniu, więc wystąpienie. Czekamy po wystąpieniu na pytania i komentarze, na które zbiorczo prelegentka odpowie. Zapraszam. Dzień dobry i dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że mam taką możliwość, czy też zaszczyt otworzyć seminaria Euroreg w tym semestrze. Część Państwa mnie zna, bo z częścią z Państwa prowadzę zajęcia albo spotykam się na co dzień w pracy, ale jeszcze się przedstawię. Nazywam się Justyna Orchowska i pracuję w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Euroreg, czyli w jednostce, która to seminarium organizuje, więc jednocześnie też Państwa serdecznie zapraszam w przyszłym tygodniu i w kolejnych tygodniach na kolejne odsłony tych spotkań. Jeszcze jedno słowo o mnie. W zespole jestem już od prawie 3 lat, ale jestem socjolożką, więc moje badania mają też taki charakter mocno społeczny, socjologiczny. I dzisiaj opowiem, tak jak w tytule, o tym, jak mieszkalnictwo, mieszkania, czy też rynek mieszkaniowy jest dzisiaj przeżywane, wyświadczane przez klasę średnią. Też wyjaśnię, jak rozumiem to pojęcie dalej podczas wykładu, w naszym kraju, a w zasadzie w największych jego miastach. Muszę chyba kliknąć. Już mam pierwszy problem, bo już działa. Tylko chciałam powiedzieć, że ta prezentacja i badania są efektem dwóch projektów, a de facto jednego. Pierwszy z nich został sfinansowany z IDUB-u w konkursie Nowe Idee. Jeszcze jest, ten projekt ciągle trwa. A drugi został sfinansowany, jest finansowany z Narodowego Centrum Nauki w konkursie Miniatura. I tutaj chciałam skorzystać z tej okazji, żeby powiedzieć, że właśnie to są projekty jeszcze cały czas trwające. Jeszcze one się nie skończyły, więc wszystko to, co dzisiaj powiem, ma charakter niejako trochę wstępny. Są to już wnioski ze zrealizowanych badań, ale w najbliższych miesiącach czy tygodniach zamierzam te wnioski jeszcze pogłębiać, jeszcze dalej analizować zebrany materiał i oczywiście stworzyć z niego artykuły. Więc dzisiejsza prezentacja też jest takim de facto pierwszą prezentacją, kiedy tak kompleksowo przedstawię wywiady i wyniki, które, czy pierwsze wnioski, które uzyskałam. Natomiast jestem oczywiście otwarta na dyskusję, na, tak jak zresztą już dzisiaj padło, też na Państwa doświadczenia, Państwa spostrzeżenia, czyli wszystko to, co pozwoli mi ulepszyć te wnioski. Z tego już niedługo ukaże się jeden artykuł, który będzie jako rozdział w książce, ale planuję też artykuł w czasopiśmie międzynarodowym, więc pod tym kątem też bardzo chętnie usłyszę wszelkie komentarze. Więc tak, o co w ogóle chodzi w tym temacie i skąd się wziął pomysł na ten temat i dlaczego w ogóle zdecydowałam się nim zająć? Otóż jak wskazują różni badacze, badaczki, badacze mieszkalnictwa, mamy doświadczenie teraz z czymś, co niektórzy określają, tutaj cytat, globalnym kryzysem miejskiej dostępności mieszkaniowej. Autorzy wskazują, że w głównych centrach miejskich, w krajach w zasadzie na całym świecie, ceny mieszkań zaczęły rosnąć szybciej niż zarobki. Ta presja w badaniach jest coraz częściej definiowana jako presja na młodych ludzi, ale też coraz częściej na taki byt, który jest nazywany jako klasa średnia i właśnie, tak jak powiedziałam, dzieje się to głównie w miastach. Czyli te problemy mieszkaniowe coraz rzadziej miałyby już, znaczy nie tylko miałyby dotyczyć grup najmniej zarabiających, ale coraz częściej też grup, które są przez nas uznawane za średnie, lepiej zarabiające, w jakiejś lepszej pozycji społecznej.
Jak obserwowałam to, co się dzieje w mediach na przestrzeni ostatnich lat w naszym kraju, zauważyłam, że coraz częściej ten temat też się u nas pojawia. W zasadzie przez lata nieobecny w dyskusjach, w debatach publicznych w ostatnich latach coraz częściej zajmuje nagłówki gazet, czy też znajduje się w programach politycznych. I zauważyłam, że coraz częściej mówi się właśnie o tej klasie średniej, czy też która miałaby być bezbronna, vulnerable po angielsku, czy nawet prekaryjna na rynku mieszkaniowym. Tutaj na dowód przytaczam kilka cytatów zarówno z mediów tak zwanych liberalnych, czy gazeta społeczna, gdy to są nagłówki gazet w 2002 roku, klasa średniej nie stać już na mieszkania, czy dodatkowie bez szans na kredyt, czy drugi nagłówek, klasa średnia nie ma wyboru, miejskie mieszkania nie są dla niej opcją. No ale też tutaj widzimy, to jest w Polsce TV, podaję się tak, w Polsce.pl, gdzie też nagłówek głosi koniec mieszkań i nieruchomości dla średnio zarabiających. I bardzo często w tych debatach pojawia się takie pojęcie, że 70% Polek i Polaków wpada już teraz w taką lukę czynszową, czyli zarabia za mało, żeby móc wziąć kredyt i nabyć mieszkanie na rynku, a jednocześnie zbyt dużo, żeby kwalifikować się do tej grupy, której należy się przydział mieszkań komunalnych. Jak trochę zaczęłam zgłębiać się w ten temat, to zauważyłam, że no po pierwsze to pojęcie luki czynszowej jest bardzo enigmatyczne i nigdzie nie znalazłam jasnej metodologii, jak taką lukę czynszową badać. Jest ono powielane za badaniami jednej z organizacji pozarządowej. No i tak zaczęłam się zastanawiać, czy faktycznie tak jest. Czy ta klasa średnia w Polsce doświadcza tego kryzysu mieszkaniowego, czy to jest jakiś slogan, który jest po prostu coraz częściej powtarzany. I z tego tak naprawdę ten pomysł badawczy powstał. Dlaczego w ogóle to badanie jest istotne? Zresztą te tropy już się pojawiają trochę w tym, co powiedziałam wcześniej. Czy klasa średnia jest wskazywana jako taki kluczowy i bardzo ważny obiekt badań ze względu na takie swoje społeczne i polityczne oddziaływanie? Czyli wskazuje się, że te polityki miejskie czy polityki mieszkaniowe są bardzo często kształtowane przez klasę średnią w odpowiedzi na problemy klasy średniej, na zapotrzebowania klasy średniej, a wręcz wchodzą na agendę dopiero wtedy, kiedy klasa średnia się zainteresuje i to jest moim zdaniem kolejny przykład, czyli coś, co w debacie pozostawało przez lata, w jakiś sposób nieobecne czy marginalizowane, czyli temat mieszkalnictwa w tym momencie już jest no nie wiem, czy jakimś wiodącym, ale na pewno jednym z centralnych elementów debaty. I to oddziaływanie wydaje mi się szczególnie istotne i bardzo podkreślane w naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie już od czasów transformacji było mówione, że klasa średnia jest taką podstawą demokracji, podstawą ustroju kapitalistycznego. Więc tak naprawdę, jeżeli jej podstawy, a taką miałaby być własność mieszkaniowa, jakoś ulegają jakoś jej zaczynają umykać, no to powstaje pytanie, co się dzieje. I tak naprawdę to oddziaływanie właśnie na tą grupę może mieć też szersze konsekwencje dla tak naprawdę wszystkich grup społecznych, bo jeśli ona tworzy w pewien sposób polityki, w pewien sposób jest też podstawą demokracji czy ustroju kapitalistycznego, no to to, jeśli ona odczuwa kryzys, odczuwa mieszkania jej po prostu umykają, może mieć szersze oddziaływanie i konsekwencje społeczne. Ale tak naprawdę, tak jak powiedziałam, nadal nie jest to jasne. Nie wiemy na pewno, czy klasa średnia doświadcza tego kryzysu, bo z jednej strony wiemy, że ceny rosną, ale z drugiej strony jest to klasa, która jednak ma przewagi względem osób znajdujących się na niższej pozycji w drabinie zarobków. Więc to jest to główne pytanie. I na podstawie tych rozważań sformułowałam trzy pytania badawcze. Tak jak powiedziałam, takim podstawowym celem, jaki sobie stawiam, to analiza tego, czy i jak miejska klasa średnia w Polsce doświadcza malejącego dostępu do mieszkań i w jaki sposób ta zmniejszająca się dostępność mieszkaniowa jest przez nią doświadczana. Ale w eksploracji tego tematu miałem pomóc dodatkowe pytania,
Czyli o to, jakie są najważniejsze problemy doświadczane, wyzwania mieszkaniowe doświadczone przez przedstawicieli tej klasy i jak ta zmniejszająca się dostępność mieszkaniowa wpływa na jej wzorce konsumpcji i codzienne funkcjonowanie. Samo badanie ugruntowałam w takim koncepcji teoretycznej, która mówi, zwraca uwagę na to, że współcześnie relacja pomiędzy nierównościami mieszkaniowymi i społecznymi, interpretowanymi również w kategoriach klasy społecznej, jest coraz istotniejsza. Ta myśl mówi, że de facto, żeby tak naprawdę zrozumieć nierówności społeczne, to musimy też uwzględnić nierówności mieszkaniowe. Że mieszkanie staje się takim kluczowym wyznacznikiem dzisiaj coraz częściej statusu społecznego. Ten nurt proponuje stopniowe odejście od interpretowania klasy społecznej tylko w kategoriach takiego tak klasycznie rozumianych weberowsko czy marksistowsko, czyli dochodu i zawodu. I proponuje włączenie też takich obszarów nie tylko kulturowych, o których też zaraz powiem, ale też związanych z własnością nieruchomości czy z miejscem zamieszkania. I tutaj mamy bardzo silne badania mieszkaniowe w tej kategorii, są to badania nad klasami mieszkaniowymi, które de facto w ogóle burzyły te wcześniejsze podziały, kategorie i stawiały w centrum status mieszkaniowy. Czyli mówię, że te klasy mieszkaniowe to już klasy w tym rozumieniu to jest stricte opierają się o rozumienie, kto wynajmuje, kto jest właścicielem mieszkań i też kto mieszka w mieszkaniu społecznym i tak dalej. Czyli one stawiały w centrum status mieszkaniowy, i tutaj mamy pracę już ugruntowane w latach 70. i później rozwijane. Współcześnie badacze coraz częściej pokazali, że to jest oczywiście nikt kompletnie nie neguje tego podejścia, ale pokazują, że jednak ta teoria ma dość potencjał do tłumaczenia rzeczywistości ograniczony ze względu na to, że zawód nadal jest wyznacznikiem, więc współcześnie myśl coraz częściej idzie po włączaniu też innych elementów do teorii klas mieszkaniowych, ale nadal w centrum pozostaje ta własność, czy może ogólnie rzecz biorąc status mieszkaniowy. I wydaje mi się, że te ograniczenia, o którym powiedziałam, czyli to, że de facto status mieszkaniowy jest nie tylko wyłącznym wyznacznikiem statusu i może ten potencjał właśnie do tłumaczenia rzeczywistości jest ograniczony, dobrze adresuje taka teoria uprzestrzenienia klas. Czyli tutaj badacze, idąc jeszcze dalej, cały czas uznając wartość mieszkania, mówią, że to jeszcze chodzi o coś więcej, czyli jeszcze o samą lokalizację mieszkaniową. I pokazują, że lokalizacja mieszkaniowa, czyli to, gdzie ludzie mieszkają, ma taki kluczowy wpływ dla formowania się klas społecznych i reprodukcji klasowej. I żeby jeszcze lepiej to rozjaśnić, nie wiem, czy ten slajd jest dobrze widoczny, ale zaraz o nim opowiem. Ci badacze najczęściej odnoszą się do koncepcji Pierre'a Bourdieu, która zakładam, że jest Państwu znana, więc nie będę odpowiadać na samych podstawach. Bourdieu zasłynął jako socjolog, który stworzył teorię dominacji klas społecznych, wybiegającą poza te tradycyjne rozumienie w kategoriach ekonomicznych, po to, żeby włączyć też aspekty kulturowe. Ale niewiele osób wie, niewiele badaczy wie, że on też napisał pracę o przestrzeni miejskiej. On socjologiem miasta na pewno nie był, ale znalazł wielu kontynuatorów, którzy właśnie w nurcie uprzestrzenienia klas opierali się na jego badaniach i poszukiwali takiej zaginionej socjologii miasta, Pierre'a Bourdieu, też sami dokładając od siebie dalej cegiełki. I tutaj kluczowe jest uznanie, zapewne też Państwu znane, dla socjologów nie będzie ono nowością, które mówi, że przestrzeń społeczna de facto jest odzwierciedlona w przestrzeni fizycznej i na odwrót. Czyli że to przestrzeń fizyczna, czyli ta lokalizacja mieszkaniowa nie tylko wynika z czyjejś pozycji społecznej, ale też sama ją kształtuje.
I tutaj kluczowa jest właśnie ta relacja między mieszkaniem, klasą społeczną i lokalizacją. I liczni kontynuatorzy Bourdieu, Mike Savage, Rick Vaughan, Benson, Jackson, i tych nazwisk jest bardzo dużo, pokazywali, jak poszczególne kapitały, czyli elementy, które wyznaczają jakąś pozycję społeczną, wpływają między sobą na wybór lokalizacji mieszkaniowej, wybór mieszkania, ale jak też sama lokalizacja mieszkaniowa czy samo mieszkanie przyczynia się dalej do umacniania czyjejś pozycji. Tutaj oczywiście to, gdzie kto mieszka, kto jakie mieszkanie kupi, zależy przede wszystkim od jego dochodu, od jego siły nabywczej, ale nie tylko. Tutaj w grę wchodzi też edukacja, wchodzi czyjś gust, wchodzą czyjeś zainteresowania, znajomość rynku mieszkaniowego, bo to też jest kluczowe, czy poczucie estetyki. I też w badaniach pokazuje się na rolę sieci znajomości, czyli kapitału społecznego, dochodzenia do mieszkania, czy wybieraniu w ogóle miejsca rynku. Ale z drugiej strony ta lokalizacja mieszkaniowa sama się przyczynia też do wzmocnienia czyjejś pozycji mieszkaniowej. Czyli to, gdzie kto mieszka, daje dostęp do instytucji, czyli może dać na zwiększenie kapitału ekonomicznego, daje dostęp do edukacji, do pracy. To jest też oczywiście pozycja i prestiż. Niektóre miejsca są bardziej prestiżowe, niektóre mniej, niektóre pozwalają na pewnego rodzaju dystynktywne praktyki, niektóre nie. I też zapewnia bliskość do sąsiadów, czyli jeżeli mieszkamy w sąsiedztwie osób, które też same można powiedzieć, że wyróżniają się wysoką pozycją społeczną, to powiększamy swoje zasoby. To samo można mieć do mieszkania, czyli najbardziej oczywiste, wartość nieruchomości, status własnościowy, to już jest sama w sobie inwestycja dzisiaj. Inwestycja, która pozwala na przemnażanie majątku, no ale też jest to symbol statusu, czy przestrzeń relacji życia rodzinnego. Więc te wzajemne relacje są tutaj kluczowe. Na tym gruncie, opierając się na tych założeniach, w miastach i państwach Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych powstało bardzo dużo prac odnoszących się do klasy średniej i do tego, jak ona postrzega przestrzeń miejską. Te prace wskazują, że de facto mieszkalnictwo dla tej klasy jest kluczowe, jest znaczącym elementem, a w zasadzie własność mieszkaniowa jest kluczowym elementem majątku tej klasy, ale też jej tożsamości, statusu i dystynkcji. Te badania pokazują, że klasa średnia potrafi i wybiera mieszkanie, które stricte pasują do jej preferencji i na przykład woli mieszkać wokół osób podobnych sobie, czyli w środowiskach homogenicznych. A co ważniejsze i co ważniejsze z punktu widzenia tego badania, to jest to, że klasa średnia, ci badacze też pokazują, że coraz częściej w ogóle opowiadając o sobie, opowiadając o swoim życiu, o swojej pozycji, odwołuje się właśnie do miejsca zamieszkania i do mieszkania. To jest taki decydujący argument według tych autorów, żeby mówić o tym, że to właśnie mieszkanie i lokalizacja mieszkaniowa jest tutaj kluczowa dla tej klasy, bo ona jest też w centrum ich autoidentyfikacji. No i tutaj powstaje pytanie, od którego zaczęłam i które de facto mnie całe to badanie prowadziło, czyli czy klasa średnia tworzy ten nowy prekariat mieszkaniowy, czy ona jest prekaryjna na rynku mieszkaniowym, w jakiś sposób doświadcza niepewności. No i tutaj odpowiedzi z tej literatury są dwojakie, czyli z jednej strony autorzy pokazują, tak, używają w takim kresie, jak nowy prekariat mieszkaniowy, jako szczególnie wrażliwa grupa. Autorzy piszą o rosnących kosztach mieszkań, o tych, że de facto własność już nie jest takim oczywistym gwarantem stabilności, że nawet mając kredyt, czy nawet posiadając mieszkanie własnościowe, to nie można powiedzieć, że ktoś już jest na pewno stabilny. Co się nazywa edges of homeownership, gdzie bardzo przytłaczają kogoś opłatę za mieszkanie i też ich życie jest bardzo prekaryjne. Ale z drugiej strony są badania, które pokazują, że klasa średnia posiada te kapitały, o których mówiłam przed chwilą, które jej zupełnie pozwalają w tej sytuacji nawigować i że ona się całkiem dobrze potrafi odnaleźć, tak stosunkowo dobrze, na rynku mieszkaniowym, a czasami wręcz te kapitały, jak na przykład społeczne, czyli sieci znajomości, są ważniejsze niż sam zasób finansowy, czyli samo dotarcie do tego mieszkania.
No więc to pytanie nadal trwa. Nie ma na nie odpowiedzi, ale jedno jest pewne i to te badania pokazują, że wraz ze zmieniającym rynkiem nieruchomości ta tożsamość klasy średniej się wymienia. Czyli to mieszkanie jednak wpływa na jej codzienne funkcjonowanie, na jej praktyki. Pytanie tylko jest, jak? I to pytanie jest szczególnie aktualne w naszym kontekście Europy Środkowo-Wschodniej. Bo tak jak powiedziałam, tych badań zbyt wiele u nas nie ma. One w większości były lokowane na zachodzie, w miastach Europy Zachodniej czy Ameryki Północnej. Tymczasem nasz kontekst jest zupełnie unikalny. No bo po pierwsze, klasa średnia u nas jest wskazywana jako taka tworząca się po transformacji, a wręcz prywatyzacja zasobów mieszkaniowych, czy własność mieszkaniowa od początku była promowana jako to narzędzie do stworzenia klasy średniej. Wręcz mówi się, że ta klasa średnia była jedyną i pozostawała jedyną klasą w Polsce, bo tylko ona się pojawiała w debatach. A z drugiej strony była też bardzo mocno dyskutowana, jej istnienie w ogóle było podważane, co sprawiło, że niektórzy badacze wręcz nazywają to pojęcie ideologią, czyli przez to, że mówiono tyle o wdrażaniu klasy średniej politycznie, to zaczęło to być po prostu pustym, znaczącym pojęciem ideologicznym. Ale nadal te badania trwają, są podejmowane i najczęściej definiowana jest ona poprzez odniesienie do jakichś widełek dochodowych, poprzez odniesienie do zawodu. I mimo wielu badań na temat natury klasy średniej, społeczeństwa klasy średniej, cytując Henryka Domańskiego, ta grupa jest nadal mało obecna w badaniach mieszkaniowych. Te polskie badania mieszkaniowe, też bardzo bogate, skupiają się często na grupach takich bardzo w położeniu wykluczonym, czy osobach w kryzysie bezdomności, czy samodzielnych matkach. Takim wyjątkiem są prace o kredycie, które też około dekadę, 5 lat temu zaczęły się pojawiać wraz z rozwojem kredytów hipotecznych w Polsce. No one się skupiają na tych procesach finansjalizacji życia codziennego. Są bardziej usytuowane w gruncie socjologii ekonomicznej. Więc tak naprawdę to odpowiedź na to pytanie, jakie są te doświadczenia mieszkaniowe klasy średniej, nadal jest potrzebne. No i tutaj od razu nasuwa się pytanie, czy polskie doświadczenia są podobne do tych z Europy Zachodniej, o których możemy czytać w licznych pracach. Czy Polska odzwierciedla jakieś szersze schematy charakterystyczne dla Europy Środkowo-Wschodniej, a może jest zupełnie unikalna i podąża własną ścieżką. No ale niewątpliwie jest to ciekawe pole do badań, bo w przeciwieństwie do innych państw ta własność u nas te klasy mieszkaniowe trochę zmienia, w tym sensie, że jak widzimy w danych Eurostatu, większość Polek i Polaków posiada mieszkania na własność, tylko stosunkowo niewielki odsetek wynajmuje je, czyli jest własność na kredyt. Więc na pewno to jest unikalne pole badań. No a jednocześnie w ostatnich latach widzimy, że mimo tego wysokiego odsetka własności, Polska podąża w jakiś sposób tą podobną ścieżką, ale ścieżką, jeśli chodzi o wzrost mieszkań, cen mieszkań, które są niewspółmierne do wzrostu zarobków. Na przykład w Warszawie w latach 2017, w latach 2023 średnie stawki płacone za nowe mieszkania wzrosły o prawie 80%, 78,8%. Wynagrodzenie w tym czasie w sektorze przedsiębiorstw brutto o ponad 58%. Tutaj znalazłam takie badania, pewnie gdzieś są dane aktualniejsze, że żeby kupić mieszkanie w 2021 roku o powierzchni 70 metrów, to jest równa wartość 7,8 rocznych pensji brutto. To nie ma tutaj dyskusji. Problem jest. Od lat mówi się też o deficycie mieszkań, o tym, że mieszkań jest za mało. No tutaj eksperci trochę przeformułowują to stwierdzenie, mówią, tak, jest deficyt, ale jest deficyt dostępnych mieszkań, czyli brakuje tych mieszkań, które można byłoby po prostu kupić i każdy mógłby sobie pozwolić na zamieszkanie w miastach. Problemem są też wysokie wskaźniki przeludnienia i warunki substandardowe, gdzie według Eurostatu w Polsce to jest nawet 36% mieszkań przeludnionych. Co ja zrobiłam?
Jak w ogóle do tego podeszłam? Uznałam, że taką adekwatną metodą do zbadania tego problemu będzie perspektywa biograficzna, która jest dobrze ugruntowana w badaniach mieszkaniowych i może pozwolić na pokazanie różnych przemian, jakie w życiu ludzi zachodzą, czy jak rynek mieszkaniowy jest doświadczany na różnych etapach trajektorii życiowej. I przeprowadziłam, czy też z pomocą, nie sama, w projekcie 18 ukierunkowanych wywiadów biograficznych. Te wywiady nie były takie stricte biograficzne, czyli jeżeli Państwo znają tą metodę, to ona ma bardzo, bardzo sztywne reguły. Ja tutaj proponuję takie podejście, które też łączy wywiad biograficzny z cechami wywiadu pogłębionego i zaangażowanego. Czyli zadaję pytania, też ta część biograficzna jest zawsze później, następuje taki set pytań, które dotyczą już konkretnie tematu. Badanie realizowane było, i właśnie może część Państwa zapytać, dlaczego 18? No bo pierwsze to jest badanie wstępne, które liczę na to, że będę kontynuować, a z drugiej strony wywiad biograficzny jest taką bardzo specyficzną metodą, niektóre z wywiadów trwają nawet 2-3 godziny, więc uważa się, że ten materiał potrafi być bardzo nasycony, nawet niewielką próbą, jeżeli byśmy takiego słowa użyli, czy nawet czasami do napisania artykułu mogą posłużyć 3 dobrze przeprowadzone wywiady biograficzne. Więc relatywnie to nawet nie jest już tak małe, jak to patrzymy. No, takie artykuły czytałam na takich wywiadach biograficznych. Realizacja była w 2 polskich miastach, w Gdańsku i w Warszawie, gdzie ceny są jednymi z najwyższych. Zdecydowałam się wyłączyć Kraków ze względu na specyfikę jako miasta bardzo turystycznego i studenckiego. A klasę średnią zdefiniowałam, tak jak już pokazywałam, poprzez kryteria odwołujące się do kapitału ekonomicznego, społecznego i kulturowego. I tutaj brałam pod uwagę pracę intelektualną, czy ktoś pracuje intelektualnie, czy jest zarządzany, czy ma wyższe wykształcenie, ale też takie specyficzne w życiu, w pewnym stopniu uwzględniałam też zarobki i status mieszkaniowy, czyli skupiłam się na osobach, które wynajmują mieszkania na rynku prywatnym i mają mieszkania na kredyt. Dodatkowo jeszcze ta grupa została zawężona, to były osoby w wieku od 30 do 40 lat, które potraktowałam jako już mające w pewien sposób ugruntowane trajektorie mieszkaniowe i co najważniejsze, które doświadczyły niepewności w swoim życiu albo obecnie doświadczają. Jak to osiągnęłam? Czyli każdy wywiad był poprzedzony taką rozmową wstępną, gdzie pytałam o to, jak postrzegają swoją sytuację i osoby, które wyraziły jakąś wątpliwość co do przyszłości czy do swojej sytuacji, czy w ogóle stwierdziły, że kiedyś miały jakieś trudne doświadczenie, były do tego wywiadu rekrutowane. Jeżeli ktoś natomiast mówi, że jego sytuacja jest świetna, to w tym badaniu z takimi osobami nie rozmawiałam, chociaż też planuję. I teraz trochę o wynikach. Pozwolę sobie znaleźć. Z tych badań rysuje się taka, strasznie to jest jasne, więc będę musiała powiedzieć na moim slajdzie, to wygląda bardziej czytelnie. Trajektoria mieszkaniowa. Takim momentem, który wydaje mi się najtrudniejszy w relacjach rozmówców, to był moment usamodzielnienia się i wchodzenia w taki okres studencki. Większość rozmówców, osób, z którymi rozmawiałam, pochodziła spoza Warszawy i spoza Gdańska, były to osoby przyjemne, więc one musiały takie lokum odnaleźć. I tutaj tą pierwszą opcją najczęściej, a w zasadzie w praktycznie każdym przypadku, był najem, który de facto każdy określał jako taki bardzo surowy start. To jest cytat. I te relacje były okupione bardzo często wspomnieniami bardzo trudnymi, to z okresu studenckiego. Opowiadano o bardzo trudnych doświadczeniach z właścicielem, o braku prywatności, o takim poczuciu, że można zostać w każdej chwili wyrzuconym z mieszkania, ale też ze współlokatorami, bo często to dogadywanie się nie idzie dobrze.
Mówiono o bardzo niskiej jakości mieszkaniach studenckich, gdzie jest też właśnie duża rotacja mieszkań, które są z grzybem, są bardzo zimne, są naprawdę często opowiadano o tym jako takim trudnym doświadczeniu życiowym, ale najczęściej to było tłumaczone tym wiekiem. Czyli, że jednak w tym okresie studenckim no jest ta zgoda na większą elastyczność, no i to najczęściej było zbywane takim stwierdzeniem, no to jest okres studencki, więc trudne doświadczenia są. Ale te doświadczenia moim zdaniem w jakiś sposób wpływają na te późniejsze decyzje. Czyli bardzo często tym marzeniem pozostaje kredyt i mieszkanie własne. I zauważyłam, że to ten kredyt i nabycie mieszkania jest widziane jako sposób na ucieczkę z tego bardzo złego rynku najmu, czyli to bardzo nawet i traumatyczne doświadczenia wpływają na to, że później ludzie po prostu chcą wziąć kredyt i chcą nabyć własne mieszkanie, w połączeniu oczywiście z wysokimi kosztami najmu dzisiaj. Czyli teraz praktycznie mówią, że ten najem to jest tyle samo co rata kredytu. Ale nie sprawia to, tak jak w tych badaniach, o których mówiłam, kredytobiorców, ten kredyt też był taką ścieżką do dorosłości, usamodzielnienia. W moich badaniach miałam wrażenie, że jednak już to stosunek jest bardziej ambiwalentny. Kredyt jest widziany jako coś bardzo stresującego, taki moment wręcz niekoniecznie zgodny z czyjąś ideologią, bo bardzo często są mówi, że jednak chciałaby wynajmować, ale de facto jest widziane jako jedyny sposób na stabilizację. Na jedyny sposób na stabilizację tych osób, które nie mają wsparcia finansowego od rodziny. I przez to jest postrzegane jako jedyna możliwość, jako oczywistość. Te osoby, które nadal wynajmują, często przedstawiały ten kredyt jako coś, do czego dążą, czyli de facto ten najem według nich jest drogą do tego, żeby sobie oszczędzić, docelowo ten kredyt na wymarzony dom wziąć. Ewentualnie najem czasami opisywany w takich kategoriach indywidualizmu i mobilności, czyli de facto mamy takie dwie ścierające się wartości klasy średniej, z jednej strony własność, a z drugiej strony nastawienie na tą mobilność, którą najem może zagwarantować. W tym kontekście jeszcze mogę powiedzieć, że ta procedura kredytowa wcale nie uchodzi za taką łatwą i przyjemną. Tak jak powiedziałam, raczej to wszystko było podszyte trudnościami, różnymi sprzecznymi wartościami i sprzecznymi emocjami, które stoją za tą decyzją. Czyli sama decyzja jest bardzo stresująca, ale później ta procedura nic nie ułatwia, bo pojawiły się głosy, że ona jest de facto rządzona przez banki, a później wcale ten stres nie mija, czyli stres związany z płatnościami, uwiązany na 30 lat, wyścig z czasem w znalezieniu mieszkania, czyli też to się pojawia, że takie dostępne mieszkania jest ich niewiele. I oczywiście najtrudniej było w tym momencie, kiedy podskoczyły raty, kiedy trzeba było pracę intensyfikować albo wręcz szukać pomocy. I jak ta pomoc wyglądała i jak te osoby się odnajdywały, jak sobie radziły z tą sytuacją? Takim głównym wnioskiem, co zauważyłam z tych szybkich rozmów, jest to, że kluczowym zasobem są znajomi, przyjaciele, krewni. Czyli to, jak zdobyć mieszkanie, to odpowiedź brzmi najczęściej pocztą pantoflową. Czy znaleźć mieszkanie poniżej ceny rynkowej. I tutaj przykładów jest wiele. Ja chciałam przytoczyć przykład Marka. Oczywiście to nie jest prawdziwe imię, więc anonimizuję. Jest to, ma 33 lata, jest pracownikiem Instytucji Kultury. Jest synem pielęgniarki i elektryka z Trójmiasta. I przyjechał do Warszawy na studia. I od tego czasu mieszkał w 10 wynajmowanych mieszkaniach. Według mnie to jest bardzo dużo, ale i tak opowiadał o tym, jako jego historia była raczej taka, że miał szczęście. W tym 7 lat mieszkał w mieszkaniu koleżanki, która po prostu mu podnajęła poniżej ceny rynkowej. To był jedyny moment, kiedy on mógł naprawdę dłużej w tym mieszkaniu pomieszkać. Ale to się zmieniło w momencie, kiedy koleżanka weszła w związek i powiedziała, że ona teraz chce mieszkać ze swoim narzeczonym. Marek musiał się wyprowadzić i znalazł mieszkanie znowu po znajomości.
taniej i wynajmuje je, ale na to wszystko pozwoliło mu tylko to, że znał ludzi, którzy mu polecili to mieszkanie. Oprócz tego, że przyjaciele, znajomi pomagają sobie nawzajem, udostępniają informacje o mieszkaniach, czy nawet wręcz wynajmują sobie poniżej ceny rynkowej, to de facto okazuje się, że to jest kluczowy zasób, taki klucz do przetrwania, czyli na przykład po wyrzuceniu poprzez poprzedniego lokatora, te osoby często mieszkają przez jakiś czas u znajomych, też takie historie słyszałam, nawet w jednym pokoju, czy po utracie pracy. I tutaj chciałam przywołać historię Karola. Karol akurat jest trochę odmienny od reszty rozmówców. On miał 32 lata, jest inżynierem i on do 27 roku życia mieszkał z rodzicami. Jego rodzice mieszkają pod Warszawą, więc on dojeżdżał, ale nie wyprowadził się do Warszawy dopiero właśnie, jak wszedł w związek. Ten związek się niestety rozpadł, więc musiał znaleźć samodzielne mieszkanie na wynajem i znalazł mieszkanie też polecone przez kolegi. Od kolegi bodajże po jego babci, który wynajął to mieszkanie chyba tylko za cenę czynszu. I Karol doświadczył takiej sytuacji, że stracił pracę parę lat temu. I de facto mówił, że to było jedyne, co go ratowało się, że ratowała mnie tylko ta sytuacja, że właśnie miałem to mieszkanie wynajęte po znajomości i cena była po prostu dużo niższa. Jakbym miał płacić tę cenę, którą płacę teraz, nie ma szans, żebym się utrzymał. I ta pomoc w tych trudnych sytuacjach nie ogranicza się tylko do oferowania cen poniżej rynku, ale często to są pożyczki, prezenty, czy nawet zakupy spożywcze, które znajomi sobie nawzajem przynoszą w sytuacji, kiedy na ten czynsz już nie tarcza. Jest to też pomoc symboliczna, czyli dzielenie się wiedzą. I tutaj to akurat było bardzo widoczne u kredytobiorców, czyli bardzo często angażowane były w ten proces znajomi, które na przykład mają wiedzę prawną i mogą sprawdzić umowę. Tutaj pojawia się też pytanie o związek, bo faktycznie te relacje wszystkie pokazują, że ta decyzja jest nierozrywalnie w jakiś sposób związana z wchodzeniem w związek, ale to był zasób bardzo często niedostrzegany przez osoby, które w takim związku romantycznym teraz pozostają. Za to on był wypowiadany bardzo często przez singli, czyli jako ta przewaga, której im brakuje. Natomiast zauważyłam, że to dla tych osób jednak i tak one nie warunkowały swojej stabilności i nie czekiwały na ten związek, na wejście w związek ze swoimi decyzjami mieszkaniowymi, tylko na przykład brały kredyt już samodzielnie. Jak opłacić mieszkanie? W 2019 roku Mikołaj Lewicki pisał, że życie gospodarzy domowych z kredytem jest zrytmizowane comiesięczną wpłatą raty. W tym roku wydaje mi się, że można to odnieść zarówno do kredytobiorców i do osób wynajmujących mieszkania. Ten trop już trochę się pojawił w tym, co powiedziałam przed chwilą. Czyli to, że taką podstawowym sposobem na poradzenie sobie z trudnościami jest priorytetyzowanie wydatków i zarządzanie. Czyli osoby te mówią, że zawsze, absolutnie, co by się nie działo, mieszkanie jest na pierwszym miejscu. Nawet jakbym nie miała co jeść, to najpierw płacę takie rzeczy. To jest bardzo zgodne z klasośredniowymi dyspozycjami, które kierunkują właśnie na takie kalkulacyjne myślenie, na racjonalność. To są mówię, że one okej, opłacą to mieszkanie, a resztą potrafią bardzo dobrze, jedna z rozmów, że była słowa menedżować, czyli zarządzać. Więc one sobie radzą tymi zasobami, które im pozostają. Ale to, co się dzieje, to jest to, że gdzieś to de facto kosztem wszelkich oszczędności. Czyli ten majątek, który de facto jest kluczowy dla reprodukcji klasy średniej, w tym momencie jego budowanie jest de facto niemożliwe. Te osoby po prostu nie oszczędzają. Chciałam jeszcze poruszyć taki ciekawy wątek, który w tych badaniach się pojawił, czyli pomocy rodzinnej. Czyli ona była obecna, ale najczęściej jako taki sposób na start. Czyli rodzice finansowali współwynajmowanie pokoju na samym początku usamodzielniania się, czy studiów, czy udzielali pożyczki zwrotne, nawet czasami z oprocentowaniem na wkład własny do kredytu. Więc te osoby, z którymi rozmawiałam, nie miały mieszkań, które, bo w ogóle nie rozmawiałam z osobami, które mieszkają w mieszkaniu własnościowym, więc to były osoby, które na przykład nie otrzymały od rodziców mieszkań. I bardzo ciekawe jest, jak one narracowały tę historię, czyli one
W wielu narracjach był taki bardzo wyraźnie budowany podział na osoby, które posiadają odziedziczone mieszkania i takie, które takiego przywileju nie posiadają. Natomiast ta narracja nie była budowana wokół nierówności klasowych, czy ekonomicznych, czy społecznych. Nie była tak definiowana przez rozmówców. Oni to definiowali poprzez odniesienie do pochodzenia, czyli jeżeli ktoś jest z Warszawy, czy jest z Gdańska, to według nich to mieszkanie dziedziczy i jest już na pozycji uprzywilejowanej, a jak ktoś jest spoza, to jest w dużo trudniejszej sytuacji. I to osoby często nie zauważały przewag, które wynikały z własnej pozycji, na przykład takie bardzo ostre sformułowanie względem mieszkańców, którzy dziedziczą mieszkania i są z Warszawy, wygłosiła osoba, która de facto miała mieszkanie własnościowe w innym mieście i mogła je sprzedać, dzięki temu mogła kupić mieszkanie w Warszawie. Musiała jeszcze trochę do tego dołożyć, bo kupowała większe mieszkanie, ale w tej w jej narracji to się nie pojawiało. Ani też nie podkreślają tej różnorodności sytuacji osób pochodzących z Warszawy. I tutaj chciałam przytoczyć historię Agaty. Agata urodziła się w 1993 roku w Ursusie i wychowała się w Warszawie, właśnie w tej dzielnicy, ale jej rodzice byli oboje robotnikami, matka była robotnicą i też pochodziła z rodziny wielodzietnej. Ona opisuje swoje życie, opisywała tak, że do 23 roku życia mieszkała z rodzicami, a później się wyprowadziła, też z przerwą na wyjazd na Erasmusa. I wtedy, jak mówi, rozpoczęła się tułaczka po Warszawie, czyli ona po prostu pracowała, studiowała, jednocześnie wynajmowała mieszkania, czy raczej nawet pokoje współdzieliła z innymi osobami i było jej bardzo dużo. Ona zdecydowała się wziąć kredyt, bezpieczny kredyt 2% i przeprowadzić się do własnego mieszkania. Sama odbierała na wkład własny, jak powiedziała, zbierała 16 roku życia i kupiła mieszkanie na Pradze Północ. I ona mówiła, czuję pewną niesprawiedliwość, bo nie do końca rozumiem, dlaczego wszyscy moi znajomi i moja rodzina jesteśmy stąd, ale przez to, że nie zarabiamy pieniędzy, to nie stać nas na to, żeby zostać. Jak wygląda ta narracja? No, tutaj wydaje mi się, że wynika to z dwóch kwestii, czyli z jednej strony były to często osoby, które pochodzą z mniejszych miast, z średnich miast i które niejako doświadczyły awansu społecznego, których rodzice wykonywali prace manualne, mieli podstawowe kształcenie, były to często osoby, które pierwsze to były wykształcenie wyższe. Ale z drugiej strony, moim zdaniem, ta narracja odzwierciedla taką dominującą wciąż w dyskursie publicznym wizję zapewnienia dobrobytu tylko dzięki indywidualnemu wysiłkowi, czyli taka wizja mieszkalnictwa, w której zdobycie nieruchomości nadal jest przedstawiane, przepraszam, przeskoczyłam tutaj, jako coś mi się tu przedstawiło, jako zależące tylko od własnych zdolności. Tak jak wspomniałam, to priorytetyzowanie wydatków jest najważniejsze, a co z samym wyborem mieszkania? Tutaj też mamy literaturę, w której tą literaturę dotyczącą kredytobiorców, które bardzo jasno przedstawiała wyobrażenia klasy średniej na temat idealnych mieszkań. W 2015 roku, czyli prawie dekadę temu, Halawa pisał, że Polska, która jak już wspomniałam, charakteryzuje się przepełnieniem mieszkań, no tutaj te średniokrasowe wartości materializowałyby się w takim marzeniu o wielkim metrażu mieszkań, o modernistycznym stylu architektonicznym budynków, czy o takich bardzo uporządkowanych wnętrzach. Wydaje mi się, że dzisiaj to się zmienia, bo częściej pojawiał się taki ideał kamienicy w rozmowach, które prowadziłam, ale teraz chciałam powiedzieć o tym, że de facto ten wybór mieszkania przed klasą średnią dzisiaj jest takim ciągłym procesem negocjowania pomiędzy oczekiwań, pomiędzy tym, jak samo mieszkanie będzie wyglądać i gdzie ono będzie zlokalizowane. Bardzo często jest to okupione taką koniecznością rezygnacji z pierwotnych planów, zmiany oczekiwań czy dostosowania się do panującej sytuacji. Hubert przykładowo zakupił mieszkanie na kredyt w pobliżu autostrady generującej wysoki poziom hałasu. Przez kilka lat z żoną nie wyjeżdżał na wakacje, a w obliczu rosnących rat kredytu w 2002 roku musiał sprzedać samochód.
Sam tłumaczył tą sytuację. Na pewno pomogło to, że nigdy nam się dotychczas nie przelewało, więc tak naprawdę nie musieliśmy rezygnować z wielu rzeczy. To nosi trochę znamiona racjonalizacji, ale pokazuje jednocześnie, że własność mieszkaniowa pozostaje dla klasy średniej taką centralną wartością, do której się dąży nawet kosztem wyrzeczeń konsumpcyjnych. Natomiast kolejnym pytaniem jest to, które postawiłam, między gorszym mieszkaniem a gorszą okolicą. Jak to się dzieje? Jak wygląda ten proces negocjowania oczekiwań? Tutaj chciałam przywołać historię Karoliny, 35 lat, jest nauczycielką. Ona się wychowała w dużym mieście na wschodzie kraju. Jej matka była lekarką, a ojciec drobnym przedsiębiorcą. I Karolina się przeprowadziła na studia do Warszawy i jak się skończyła, to zaczęła pracę i pracuje w zawodzie nauczycielki. Na początku mieszkała w akademiku, później w wynajmowanych mieszkaniach. Byłem partnerem, rodzeństwem ze współlokatorami. Ale później, jak mówi, stwierdziła, że już trzeba kupić własne. Karolina, przepraszam, bo mi myśla zniknęła. Początkowo skupiła się na centralnych dzielnicach Warszawy. Jednak nieruchomości tam, jak mówi, były, które były w moim zakresie cenowym, były straszne, szczerze mówiąc, totalny syf. Więc wtedy zdecydowała się, że rozszerzy swoje pole oczekiwań. I ostatecznie zdecydowała się na zakup kawalerki na Białołęce. To jest cytat. Zachęcam do przeczytania. Dla niej Białołęka, jednak ta narracja o Białołęce u niej odzwierciedlała tę wizję tej Białołęki, której chaotycznie się rozwija, jest dzielnicą młodej klasy średniej. I Karolina ją wskazywała jako lokalizację niepożądaną. I podkreślała, że jednak najatrakcyjniejsze byłoby dla niej mieszkanie w dzielnicach centralnych, które oferują dostęp do wszystkich wybud dużego miasta. Tutaj taki trop. Może to też jest jakoś utożsamiane z dzielnicami klasy wyższej, którą tam po prostu stać na mieszkanie. Ale nad prestiżową lokalizacją ostatecznie przeważyły walory mieszkania, metraż, rozkład pokoi i standard ukończenia. Jeszcze dam sobie 3 minuty. Już kończę. Chciałam tylko jeszcze jedną historię powiedzieć, już podsumuję. Ten motyw obawy przed utratą statusu w związku z przeprowadzką z dzielnicy Warszawy przejawia się również w narracji Agaty, o której opowiadałam, która wychowywała się w dzielnicach, wychowała się w Ursusie, a później ta tułaczka po Warszawie, no to ona najczęściej mieszkała na Starym Mokotowie, na Starych Bielanach, w tych dzielnicach raczej centralnych czy przy metrze, które są też, cieszą się taką opinią raczej prestiżowych i tam chciałaby docelowo mieszkać. Ale mimo to zdecydowała się na zakup mieszkania na kredyt na Pradze Północ. I ona stwierdziła, że została, cytuję, przez sytuację ekonomiczną wypchnięta na tamtą stronę Warszawy, bo po prostu nie stać mnie na mieszkanie w tej części. Kobieta opisywała tę decyzję z perspektywy braku sprawczości. Zresztą tutaj też cytat. Ja jej też zachęcam do przeczytania. Ale tak naprawdę ta przeprowadzka do cieszącej się taką gorszą reputacją dzielnicy Warszawy to była podyktowana stricte chęcią kupna własnego mieszkania i co do tego mieszkania w starej kamienicy, bo ona, tak jak podkreśla, zawsze marzyła o mieszkaniu w starej kamienicy. Ale ta jej narracja była przesycona taką obawą o deklasację i ta kategoria deklasacji powracały również w opowieści o tych znajomych kupujących mieszkania, czyli de facto budujących swój kapitał, no bo oni kupują mieszkania na własność, w obrzeżnej dzielnicy Warszawy, co jest widoczne na slajdzie. Wnioski. Taki główny wniosek, który na razie mam, jeszcze zamierzam rozwijać te wnioski, tak jak powiedziałam, jest taki, że klasa średnia nadal nie jest skazana na taki wybór z konieczności, cytując Bourdieu, czyli nadal tą możliwość wyboru swojego zamieszkania, miejsca zamieszkania ma. Wydaje mi się, że to poczucie o indywidualizmie, o takiej dominującej roli własnej zdolności na rynku mieszkaniowym nadal jest silne, co się też objawia w opiniach o polityce, o których nie mam już czasu dzisiaj powiedzieć, ale tutaj jest mały spoiler, jak to wyglądało, czyli bardzo często tego zdania po prostu osoby nie miały, czyli nie było to w ogóle w obszarze ich zainteresowań. Natomiast niewątpliwie posiada kapitały, które jej pozwalają dostęp do
Znaleźć mieszkanie. Jest to kapitał społeczny, rozumiany jako szersze sieci znajomości, przyjaźń, rodzina rozszerzona, czyli to, co powiedziałam. Dostęp do mieszkań po preferencyjnej cenie, do specjalistycznej wiedzy, poradnictwo prawne, bieżącego wsparcia. No ale tutaj jeszcze jest pytanie, na które jeszcze nie mam odpowiedzi, może to jest do dyskusji. Na ile to jest coś dystynktywnego w ogóle dla klasy średniej, czy dla tej grupy, czy w ogóle może choćby dla Warszawy, gdzie po prostu osoby przyjemne stanowią wysoki odsetek mieszkańców i posiadają szerokie sieci znajomości, może tak naprawdę to dotyczy wszystkich. Posiada kapitał kulturowy, czyli kompetencje niezbędne do sprawnego zarządzania budżetem, możliwość znalezienia dodatkowej pracy, czy rodzinne wsparcie, nawet jeżeli to jest ten no to wsparcie tylko na start, no to jednak jest to gwarant bezpiecznego startu. Jest jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, że jest gdzie wrócić. Ale to, co na pewno się dzieje, to to, że ta sytuacja wywiera wpływ na aspiracje i na codzienne życie. Opowiadałam o konsumpcji, ale też te narracje były ciągle przesycone takim poczuciem lęku przed utratą swojej pozycji, obawą o degradację, czy podkreślanie tego braku oszczędności i też to negocjowanie cały czas pomiędzy cechami mieszkania a lokalizacją przyczynia się do tej sytuacji w klasie sił. Tak jak powiedziałam, bardzo chętnie podyskutuję o wnioskach i usłyszę też Państwa refleksje. To by było z mojej strony na tyle i dziękuję za wysłuchanie. Bardzo ciekawe wystąpienie, zestresowałem słuchając. Zapraszamy do dyskusji. Pierwsze słowa grupa wiekowa 30 roku życia, czyli studenci. Bardzo proszę. To chyba właśnie to był najmniejszy udział osób, które wynajmują za, było napisane chyba za darmo i jeszcze taniej. Chciałbym spytać o co? To można. Bo myślałem, że to było napisane za darmo lub tanie. Tak, to nie jest za darmo, ale to trzeba by jeszcze dać samo. Tak się to odpowiem. To metodologia. Wydaje mi się, że jednak obejmuje to głównie mieszkania wynajmowane społecznie, ale faktycznie mnie też zaciekawiło. Po prostu mieli taką metodologię, na przykład, ale teraz dysponujemy też danymi ze spisu powszechnego, do którego zamierzam skrupulatnie zerknąć, żeby się dowiedzieć, jak to wygląda w bardziej już rygorystycznym podziale na mieszkania społeczne i własności. Ja bym chciała zapytać, ilu osób dokładnie dotyczy ten problem, bo nie wiem, ilu jest przedstawicieli klasy średniej w Polsce, bo to można poczytać w każdym artykule o różnych procentach. I też chciałem się spytać, to jest najważniejsza rzecz, no bo to chyba jest gro problemu, no bo jeśli spojrzymy na ten wykres połowy, no to 75% posiada. Czyli to już dotyczy 25%. Tam jeszcze część miała na kredyt i część poniżej ceny. Czyli ile osób de facto ma ten problem z odnalezieniem mieszkania? Zastanawiam się nad tym wstępem i problemem mieszkaniowym jako problemem klasowym, znaczy klasy średniej, versus problemem generacyjnym. W takim sensie, że ostatnio wielki nagłówek artykułu milenialsi najbogatszych pokoleniem w historii. Druga rzecz to jest też przedmiot Twoich badań, czyli osoby w wieku 30-40 lat. Czy rzeczywiście mówimy o klasie średniej, czy jednak nie mówimy o jakiejś jednak części tej klasy średniej, albo wręcz, że ich
uwarunkowania klasowe nie są najistotniejsze w tym, że akurat one mają ten problem mieszkaniowy. To jest jakby takie moja ogólna refleksja z tego początku prezentacji, a druga rzecz mnie zastanawiała też w kontekście tak naprawdę, że czym jest przedmiotem tych badań wpada w te wszystkie kategorie, w jaki sposób na przykład presja rodziny czy presja społeczna jest odczytywana przez te osoby jako argument taki racjonalny, to znaczy czy w pewien sposób ich ekonomiczne uwarunkowania i wybory oni nie, my, czy ja nie, my nie uważamy jako jakichś rozwiązań racjonalnych, podczas kiedy one wynikają w całym z racjonalnych, na przykład ekonomicznych. Tak naprawdę mamy prawo lokatorskie i ten rynek najmu mógłby być, znaczy nie jest aż tak prekariacki, jak malowane jest w mediach, czy jaka jest wizja, i zastanawiam się po prostu, czy te osoby, czy udało się skonfrontować te ich wyobrażenia nieracjonalne z tym, jak rzeczywiście wygląda ich sytuacja. Nie wiem, czy jasno to wyraźno. Mi się przypomniało, co te fakty. Ja się chciałem zapytać, czy można spojrzeć na ten problem tak bardziej dalekosiężny, czy w perspektywie 20-30 lat dalej będziemy mieć ten sam problem, biorąc pod uwagę niż demograficzny, w którym my jesteśmy, i będzie, patrząc na dane, będzie jeszcze gorzej, a mamy bardzo wysoką tą strukturę własnościową, mamy bardzo wysoki średni metraż na jedną osobę, czyli można by pomyśleć, że dużo osób, które teraz będzie chciało szukać mieszkania, docelowo odziedziczy takie mieszkanie. Jednocześnie buduje się ogromna liczba mieszkań w Polsce. I czy po prostu ten rynek docelowo on się nie przesyci, no bo nie będzie więc tak jakby demograficznie poprawi, no chyba że za pomocą imigrantów z zewnątrz. No dobrze, to teraz starsza sprawa, co masz. Nie wiemy, jak będzie zabiegowo, to się okaże. Proszę. Przepraszam, spróbuję wydobyć się trochę więcej głosu. Bardzo piękny referat, naprawdę. Oczywiście chciałem się czepić. Pierwsza sprawa to jest takie centralne pytanie. Czy pani nie za szeroko otwiera granice pojęcia klasa średnia? I teraz spróbuję powiedzieć, dlaczego mnie to męczy. Gdyby zrobić sobie takie ćwiczenie, położyć dwie kartki, na jednej wypisać listę funkcji mieszkania, tak jak to w klasyce literatury mieszkaniowej się wypisuje. To takie tam zajmuje 3/4 strony, powiedzmy, taka lista punkta. A z drugiej strony opisać mieszkanie językiem różnego rodzaju normatywów. Przydziału mieszkań, norm budowlanych, nie wiem, stopniowania czynszu, czegoś takiego. To co się rzuci w oczy? Ten język normatywów właściwie jest nieodróżnialny, niezależnie od tego, czy czytamy normatyw mieszkaniowy, czy czytamy regulamin więzienny, czy przepis na budowę kurnika. Bo to wszystko są przepisy, które opisują schronienie, shelter, lepszy, gorszy. Natomiast zapominają o tym, co właśnie w tych listach funkcji mieszkania jest bardzo mocno podkreślane. Mieszkanie jako zasób, mieszkanie jako miejsce dziedziczenia, mieszkanie jako przestrzeń reprezentacyjna rodziny. Milion takich rzeczy miękkich, ale bardzo ważnych, jak się wydaje, chyba bardziej dystynktywnych dla klasy średniej. Druga sprawa. I znaczy, może warto powiedzieć, że tak, że tą taką bardziej wysublimowaną częścią listy funkcji mieszkania współczesna polityka mieszkaniowa nie zajmuje się w ogóle. To się dzieje spontanicznie w podziemiu, ale nie jest przedmiotem zmartwienia żadnego pana ministra, czy
czy jakiegoś innego, innej instytucji. I to jest jedna sprawa. A druga sprawa, to pieniądze. Zdolność kredytowa, mamy, nie mamy, stać nas, nie stać nas. W jakimś stopniu to chyba jednak nie jest charakterystyczne czy dystynktywne dla klasy średniej. Ja tu się może odwołam najpierw do takich anegdotycznych przykładów. Mój dziadek, który był przedstawicielem najbardziej klasycznej z możliwych klas średnich, troszeczkę przeżył wojnę, ale już ten Niemiec, co nam wszystko chowa, mu pomieszał w głowie. Jak słyszał tak gdzieś w latach 49-50 dyskusje rodzinne na temat tego, że nie ma pieniędzy, że nie ma pieniędzy, to powiedział któregoś razu, jak ty nie ma pieniędzy, nie rozumiem, miała pieniędzy. Jak nie ma pieniędzy, to się wypisuje czek do banku i już. Więc klasa średnia to właśnie raczej chyba modelowo to jest ten dziadek, który nie ma tego problemu. Oczywiście może go na coś tam nie stać albo czegoś nie chce zrobić, ale jak nie ma pieniędzy, to wypisuje czek do banku i już. I podobna anegdota mi się przypomniała. Kiedyś w rosyjskiej telewizji usłyszałem taką zabawę językową. Zaczęli używać skrótowca bicz, B-I-C, co oznacza po ich niemu bywszy inteligentny człowiek. To jest właśnie taka klasa, co może chciałaby się nazywać klasą średnią, ale nią nie jest. Nie spełnia warunków. I jak próbujemy coś analizować, opisywać, to jeżeli otworzymy za szeroko wrota tej klasy średniej, to w końcu nic nam ta nasza sieć nie złapie. No i oczywiście bardzo blisko tego jest współczesne pojęcie prekariatu. Moim zdaniem prekariat to generalnie nie jest klasa średnia. Może jeszcze nie jest klasa średnia, ale w każdym razie mieszanie go do opisu cech klasy średniej to jest trochę nieporozumienia. I ostatnia rzecz, która wydaje mi się bardzo istotna. Zamieszkiwanie w jakimś wynajętym mieszkaniu to znowu chyba nie jest opis, który naprawdę mówi coś o klasie średniej. Klasa średnia to są ludzie, którzy pokolenie mamusi, tatusia, wujka miało mieszkania, jak umierało, to w spadku zapisywało młodszemu pokoleniu. Młodsze pokolenie klasy średniej potrafi mieć 5 mieszkań kupionych wtedy, kiedy za socjalizmu można było kupić mieszkanie za grosze i teraz żyją z wynajmu tych 4 czy 5 mieszkań. Tam się dzieje klasy średniej, w moim przekonaniu. Oczywiście przesadzam w dyskusji, mówię za ostro, ale znowu, jeżeli będziemy mieszali kogoś, kto tam się ściga ze zebraniem pieniędzy na czynsz, z kimś, kto właśnie ma 4 czy 5 mieszkań i kto jest w stanie przyjąć, że mieszkanie będzie podstawą do uruchomienia biznesu na przykład, on jest w stanie pod to mieszkanie wziąć kredyt, zainwestować w interes, to nie wyłowimy klasy średniej. Dziękuję. Każde użycie określenia klasy średnia wywołuje w nim pewne rozstrzygnięcia, dylematy. Bardzo proszę, poseł Studzianek. No to ja też o tej klasie średniej. Chciałem powiedzieć, że tak. Klasa średnia to zawsze jest jakaś w każdym społeczeństwie. Problem jest taki, czy jest duża, czy mała. Klasycy badań, o ile pamiętam, to pierwszym to był Mills. Klasę średnią wiązali ze szczególnym typem zatrudnienia. Postmarksiści dodawali do tego jeszcze stopę życiową, potencjał finansowy. Więc inni klasycy, już polscy na przykład z czasów Polski Ludowej, inni, a w ogóle socjologowie klasy w Polsce Ludowej używali terminu inteligencja, co by troszkę odpowiadało milsowskiej kategorii, ale nie do końca. W każdym razie, idąc za tropem Milsa,
że klasa średnia to są ludzie nie będący kapitalistami, ale wykonującymi pracę umysłową i z tej racji nie będący klasą robotniczą ani chłopstwem. I ta klasa średnia na przykład w Ameryce to jest bardzo duża, ona ma 40%. I kontynuatorzy tego typu badań w oparciu, to już raczej w nawiązaniu do politologii, twierdzą, że ta właśnie klasa średnia to jest podstawą demokracji. Bo jest masę badań, że ludzie o wykształceniu średnim i wyższym, wykonujący pracę bardziej elastyczną, złożoną, no cechują się postawami liberalnymi i prodemokratycznymi. Klasa średnia. No i jak tutaj zauważyłem, to pani do tej klasy średniej no, podeszła tak podobnie, bo z tego co tam pamiętam, to pani mówiła o dochodach i o pracy. No i do tego pani jeszcze dodała kulturowość, kulturowe cechy. No i spoko, ale no i to właściwie tak, no i to jest klasa średnia. No, no powstaje problem. Sobie pani przeliczyła, ile to tej w Warszawie jest i no i pani przebadała 18 osób. No to dużo, mało. Nie. No klasa średnia. Ale mam jeszcze inne pytanie, trudniejsze. Mianowicie zafascynował mnie problem wzrostu cen mieszkań. No i chciałem zapytać, są jacyś autorzy, którzy zajmują się tym, badają skąd to się wzięło, bo moim zdaniem w znacznym stopniu ze spekulacji. Mianowicie wykupuje się mieszkania pod, pod taki dzienny, godzinowy, dziennogodzinowy wynajem. I tym się zajmują korporacje międzynarodowe. I, proszę? Nie, nie, no mówię tak metaforycznie, no. Na przykład dla turystów, na jednodniowy wynajem. Korporacje międzynarodowe. No i gdzieś usłyszałem w radio jadąc samochodem, że na przykład Berlin z tym podjął walkę. No i nie wiem, bo to KPM to słucham tylko w samochodzie, no. Nie to słyszałem. Czy ta walka się skończyła sukcesem, czy nie, może pani coś. No ale z tym wzrostem cen mieszkań, no to jest przecież czysta spekulacja, bo ani ceny energii, ani ceny materiałów budowlanych, ani koszty siły roboczej nie wzrosły łącznie o 70-80%. To były wzrosty, o ile były, bo na przykład materiały budowlane znowu zaczynają tanieć. No, to dobra, dziękuję. Tak, to jest Szymona, chcę porównać, ale nie jest klasy średniej. Ale może powiem się, jak Agnieszka ma się bardzo proszę. Taki uporządkowany. Nie będę mówiła o definicji klasy średniej, bo wyporta się tutaj kompetentnie. Natomiast chciałabym zgłosić swój sprzeciw. Nie ma mojej zgody na to, aby mówić o wiedzy jako kapitale symbolicznym. Użyłaś takiego sformułowania, że oczywiście jest to wsparcie finansowe, to jest takie namacalne. Natomiast potem powiedziałaś, że jest też wsparcie symboliczne, które jest dostępem do wiedzy. A moim zdaniem to jest bardzo ważne, kluczowe i to być może odróżnia również te osoby, które są już umownie, mówmy, z Warszawy i mieszkają w Warszawie, od tych, które przyjeżdżają do Warszawy i ten właśnie ich zasób tych kontaktów nazwanych przez ciebie symbolicznymi jest zupełnie inny. To ja na to się nie zgadzam i nie chciałabym, żeby to tak było przedstawiane, bo to jest niezwykle symboliczne, co oznacza moim zdaniem taki mniej ważny, niewymierny, tak? Niewymierny, a moim zdaniem to jest bardzo wymierny. Bardzo wymierny. To symboliczne, o ile pamiętam, to jest
To są wysokie kompetencje komunikacji. No to może prelegentka wyjaśnił. I jeszcze druga rzecz, bo zaczęłaś od tych doniesień prasowych. Ja mam wrażenie, że prasa dostarcza nam argumentów pod każdą tezę. Możemy czytać, że wszyscy się nagle sprowadzają i szukają kamienic i przyprowadzają się do kamienic, a z drugiej strony możemy czytać, że się wyprowadzają poza granice Warszawy, albo że wracają i bo już nie chcą, bo się boją mieszkać w Wawrze, no i tak dalej. Więc tutaj naprawdę każdą chyba tezę dałoby się poprzeć jakimiś doniesieniami prasy, tak mi się wydaje. A poza tym jakoś mi się smutno zrobiło po tym wykładzie. Nie wiem, czy to wszyscy podzielają, ale takie pesymistyczne życzenie. Tak, ja też dziękuję za takie ciekawe, no trochę smutne, tak, różne przekazy, które tutaj się pojawiły. Ja bym może miał taką dla Ciebie sugestię, żebyś spróbowała się może tak osadzić tą właśnie tą klasę średnią, czy ten przekrój społeczny w jakichś takich liczbach, tak, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, tak, i o jakiej grupie osób mówimy, tak, może jakiś wewnętrzny podział tej grupy osób, jak to się zmienia. I wtedy te historie nabrałyby takiego kontekstu, na ile one są rzeczywiście doświadczeniem jakiejś dużej grupy, czy może takiej, no, bardziej jednak niszowej w jakimś tam wymiarze, bo możemy dzielić sobie teraz te osoby, które masz na pewne kategorie. Także to jest taka moja sugestia, że to dodałoby takiego waloru, takiej pewnej aplikacyjności, takiej szerszego spojrzenia, o jakiej skali problemu on mówi. Nie chciałabym dostępności, to znaczy samą definicję tej dostępności mieszkaniowej, która wydaje się kluczowa w tym temacie i wobec niej zostały sformułowane pytania badawcze, bo tam była mowa o tym, jakie są strategie wobec zmniejszającej się dostępności, tak? Więc jak można, skąd wiemy, że ta dostępność się zmniejsza, w jakich kategoriach ona się zmniejsza? Czy zmniejsza się dostępność mieszkań na rynku, czy zmniejsza się, czy jakby zwiększa się cena za metr w stosunku do średnich zarobków, czy to są zarobki klasy średniej, czy jakby wyjęte jakby z całego społeczeństwa, czy tutaj się jakoś, jakie dopasowania wykonują pod tę klasę średnią, czy w konkretnych miejscach, w miastach, na wsi i tak dalej. Czy może ta dostępność ma też trochę charakter taki aspiracyjny, w sensie standardów mieszkaniowych, czy zmniejsza się, czy zmienia się podaż mieszkań o różnych standardach, tak? I czy zmieniają się aspiracje klasy średniej co do tego, jaki standard ma mieszkanie, jaki jest dla niej do zaakceptowania. W tym momencie liczba mieszkań akceptowalnych może się zmniejszać, mimo że liczba mieszkań w ogóle się nie zmniejszy. Ja bardzo przepraszam, ale mam pytanie, jako że było o kapitale kulturowym i właśnie architektura wnętrz i jako symbol statusu. I czy osoby, które odpowiadały na wywiady, koncentrowały się też na jakichś szczegółach, bo uznałem to za bardzo ciekawe, czy na przykład przedmioty posiadane w danym mieszkaniu już funkcjonują jako symbole statusu. To znaczy na przykład mogłoby się pojawić takie zdanie, że no może nie mam obrazów, ale stać mnie na kota. I może takie szczegółowe podejście mogłoby coś jeszcze powiedzieć o postrzeganiu siebie samych przez klasę średnią, bo to jednak myślę, że warto było zwrócić na to uwagę. Dziękuję. Ja mam takie pytanie, czy bo widzimy, jak ten problem mieszkaniowy nabrzmiewa, natomiast nie do końca widzę taki jakby podmiot społeczny czy podmiot polityczny, który mobilizuje się w oparciu o ten problem. To też jakby jeden z moich slajdów pokazywał, że jakby zainteresowanie czy świadomość polityki mieszkaniowej czy alternatywnych rozwiązań jest niewielkie i zastanawiam się, na ile widzisz jakby taki potencjał rewolucyjny, czyli na ile ta sytuacja tej rosnącej niemożności pozwolenia sobie na mieszkanie w mieście, w którym
koncentrują się te szanse, aby z którego się pochodzi, na ile to może skutkować jakąś erupcją taką bardziej polityczną. Dziękuję. Tak, też miałem pana to pytanie, już tylko dopowiem, z tego slajdu, o którym nie miałem czasu mówić w sumie, wynika, że jest popyt na mieszkania, a nie ma popytu na politykę mieszkaniową. Dlaczego tak jest? To chyba nam zamyka dyskusję. Jeszcze mamy pytania do Marii. Ja pytanie się przydałam, za mogę na nie odpowiedzieć. Bo one się wiążą z wcześniej dyskusją. Dziękujemy za pytania zadane online. Odpowiedź będzie udzielona przez prawego pytania. Dobrze, tak jak się spodziewałam, tutaj kluczową kwestią w dyskusji jest klasa średnia i czy nie za szeroko zdefiniowałam to pojęcie i nie podeszłam do tego tematu. Faktycznie jest to na pewno wyzwanie, tutaj pan profesor dobrze streścił tą definicję, którą przyjęłam, więc tak. Jeśli chodzi o liczebność, to ja zawsze się trochę, ponieważ sytuuję się w tym nurcie jakościowym, to staram się nie kwantyfikować tych wyników, ani nie przedstawiać procentowo tych wymiarów, o których mówimy, skupiając się raczej na tej wartości kulturowej. Natomiast może chciałam poruszyć tą kwestię liczebności tej grupy, która wynajmuje i która jest na kredyt. Więc faktycznie w tym badaniu tak ograniczyłam tą grupę ze względu na to, że tak jak już powiedziałam, jest to badanie wstępne, więc nie mogłam też dość ograniczone i czasowo, i finansowo, więc nie mogłam tej grupy rozszerzyć i tak pogłębić tego, jak bym chciała. Dlatego musiałam też zdecydować się na okrojenie tej grupy o te osoby, które posiadają mieszkanie. Natomiast tutaj akurat ja bym się niestety nie zgodziła z tym, że osoba, która ma 5 mieszkań i sobie nimi inwestuje, należy do tej klasy średniej. Zresztą też taki głos się pojawił w dyskusji. To, jak ja definiuję to pojęcie, to wykluczam osoby, które inwestują w mieszkania i posiadają mieszkania inwestycyjne. Czyli jeżeli będę miała szansę, na co liczę w przyszłości, rozszerzyć to badanie, to rozszerzę jak najbardziej osoby, które posiadają mieszkania własnościowe. Niemniej, jeżeli ktoś posiada 4-5 mieszkań, nimi obraca, dla mnie to już jest klasa wyższa. Jeśli chodzi o prekariat, to nie klasa średnia. Ja tego pojęcia nie używam, przytaczałam pojęcia, które pojawiły się w innych badaniach. Chociaż wiem, że tutaj też niektóre osoby by z tym dyskutowały, czyli właśnie, czy ta prekariat jest klasą średnią? Podejrzewam, że jest taka grupa osób, która powiedziała, że tak, że też to należy. Ale jak najbardziej wezmę to, te wszystkie uwagi pod uwagę i jeszcze raz się nad tym zastanowię i przemyślę, jak lepiej to zdefiniować. Na pewno tą grupę, którą badam, miały też ograniczyć te kryteria wiekowe i kryteria mieszkaniowe, żeby też się nie rozlać na wszystkich mieszkańców Warszawy i Gdańska. Jak najbardziej tutaj pani Weronika zwróciła uwagę, że dotyczy to miejskiej klasy średniej. Tak, w tytule zabrakło tego słowa miejskiej. Trochę go skróciłam, żeby zmieścić się na slajdzie, ale skupiam się tylko na dużych miastach. To badanie skupiam na dużych miastach. Też tak jak wspomniałam, mówi się o tym kryzysie dostępności mieszkaniowej w kontekście dużych miast. Myślę, że można rozszerzyć to badanie o miasta innej wielkości. Byłoby to już nieco inne badanie i może w przyszłości też jest to coś, co będę mogła poruszyć, czy zostanie poruszone. Bardzo cenne pytanie i coś, co też jak najbardziej jeszcze będę rozwalać Zosię. Czyli czy jest to problem klasowy, czy generacyjny? Jest mnóstwo badań na temat generation rents, czyli pokolenia w zasadzie głównie skoncentrowanego na zachodzie, głównie w Polsce, gdzie mamy wysoką wartość kościołów, które jest skazane na wynajem, bo nie stać już go na zakup mieszkania. I faktycznie w tych badaniach się wskazuje, że to jest problem generacyjny, dlatego też ja się skupiam po pierwsze na tych ludziach nieco młodszych, ale z drugiej strony
Też w badaniu, które zamierzam prowadzić, jeżeli uda mi się uzyskać finansowanie z NCN-u, o które się zgłosiłam, chciałabym skupić się na samej też naturze tej klasy, czyli nie patrzeć tylko z perspektywy dostępności mieszkaniowej, ale też tego, jak ona podchodzi do mieszkań. Natomiast jeżeli chodzi o to konkretne pytanie, to na pewno to pytanie jeszcze sobie zadam, czy to nie inne uwarunkowania, czy to są uwarunkowania klasowe, a może właśnie inne. Tutaj myślę, że dużo co wytłumaczy w tych historiach, które przytaczałam i w tych cytatach, które pokazywałam, to pochodzenie rozmówców, czyli że były to osoby, które najczęściej przyjechały do Warszawy i które były pierwszymi w rodzinie, które miały wykształcenie wyższe, chociaż to też jest trochę klasowy wątek. Ale ten wiek na pewno wymaga tutaj też podkreślenia. Presja rodziny lub społeczna, jak rozumiem, czyli na ile te narracje przedstawiały taką realną sytuację, a na ile reprodukowały jakiś dyskurs, który jest obecny w społeczeństwie. No tutaj tej odpowiedzi na to nie mam, bo nie wiem, zakładam, że ufam tym rozmówcom i biorę to jako w jakiś sposób prawdziwe, ale niewątpliwie też tam element wpływu jakiegoś jest, którego będę się doszukiwać. Zresztą taki element wypowiadany wprost to na pewno presja rodziny, czyli jeśli chodzi o dobór formy mieszkaniowej, czyli często rozmówcy mówili, że to jak rodzice opowiadali, że warto kupić mieszkanie, wręcz naciskając na nich, czy wręcz wybierając to mieszkanie, to było przez nich wypowiadane wprost. Natomiast jeśli chodzi o ten rok najmu, to to jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się tak teraz, jak o tym myślę, że te historie dotyczące najmu, jeśli chodzi o doświadczenia indywidualne, nie były przekłamane, jeśli chodzi o te doświadczenia studentkie. Natomiast podejrzewam, że duża część później takich opinii, bo też ta duża część, o której nie wspomniałam, czyli politycy, ja też pytałam o to, jak wyobrażają sobie, jaka własność powinna dominować, jaką formę zamieszkania powinien wspierać rząd, no to tam już łatwiej dało się wyłapać te wątki, kiedy faktycznie jest to jakaś reprodukcja tego, co jest powtarzane na temat najmu i jego słabych warunków. Natomiast te historie życia, wydaje mi się, że nie były tak bardzo przesiąknięte. Ale jeszcze na pewno temu się przyjrzę i się nad tym jeszcze raz zastanowię. 20-30 lat, niż demograficzne, czy to nie rozwiąże się samo? Byłoby super, gdyby się samo rozwiązało. Wydaje mi się, no ja aż tak optymistyczna nie jestem w tym sensie, że ta presja na duże miasta, wydaje mi się, oczywiście wszystko się może zdarzyć, jak wiemy, ostatnie lata nam pokazały, że nie do końca da się coś przewidzieć, ale wyobrażam sobie, że ta presja na mieszkania w dużych miastach nadal będzie i inna sytuacja prawdopodobnie będzie w mniejszych miejscowościach, inna będzie sytuacja w dużych miastach, więc chyba w tym kierunku bym szła. Natomiast tak, zresztą taki duży szok na rynku najmu został wywołany z wydarzeniami, na które zupełnie nie mieliśmy wpływu, nie mogliśmy na nich przewidzieć, czyli wybuchem wojny w Ukrainie, więc tak naprawdę wszystko się może zdarzyć. Niedokładne dane Eurostatu, zgadzam się, brak tytułu do zajmowanego lokalu w badaniach Narodowego Spisu Powszechnego. Będziemy starać się jakoś to oszacować, mam nadzieję, w innym badaniu, w którym uczestniczę z profesorem Smyczkowskim. Zobaczymy, co się uda nam z tego wyciągnąć, ale jakieś wstępne tropy mamy. Co jeszcze? Problem wzrostu cen mieszkań. Czy są na ten temat prace? Tak, prac jest na pewno bardzo dużo, jest w ogóle dużo badań mieszkaniowych takich pod kątem ekonomicznym.
Skąd to się bierze? No, tak jak powiedziałam, w ostatnich latach mieliśmy duży napływ migrantów, którzy osiedlili się w dużych miastach, więc ten wzrost cen najmu był wtedy gwałtowny. No ale zmniejszająca się też liczba terenów w miastach, w centrach miast, więc ceny w centrach miast też rosną. Zjawisko flippingu, o którym też coraz częściej się mówi, czyli nabywanie mieszkań po to, żeby je drożej sprzedać. Więc tych składników jest bardzo dużo, ale tak, myślę, że można jeszcze oddzielne badania temu poświęcić i oddzielną w ogóle dyskusję, oddzielny wykład, bo jest bardzo dużo złożonych czynników, które na to oddziaływują. Jeśli chodzi o kapitał symboliczny, myślę, że chyba tutaj inaczej zrozumiałyśmy słowo, bo symboliczny w moim znaczeniu jest tak jak Bourdieu, czyli bardzo znaczący, a wręcz i przeważający, chociaż może faktycznie powinnam bardziej precyzyjnie się wyrazić. Pan swoje wypowiedzi, a nie z tego... Aha, tak, no to może... Nie, to nie chciałam tak zabrzmieć, może źle się wyraziłam, bardziej chodzi mi o to, że osoby, które mają kapitał kulturowy, mają też najczęściej dużą wiedzę na temat tego, jak działa rynek mieszkaniowy, albo no nawet nie dużą, ale po prostu mają taką wiedzę i łatwiej w nim im się jest odnaleźć. Dzięki temu też mogą oszacować swoje szanse na kupno mieszkania, czy zaplanować jakieś inwestycje w konkretnej dzielnicy, którą się spodziewają, że niedługo zyska na wartości, ale jak najbardziej nie jest to mniej ważny zasób. No tak jak przytaczałam też badania z Amsterdamu Botermana, to wskazuje, że wręcz może i w niektórych sytuacjach ważniejsze niż sam zarobki. To może akcent. Tak, tak może zaradziłam się niewystarczająco precyzyjnie. Doniesienia prasowe czy pod każdą tezę prawdopodobnie dałam się znaleźć. Aczkolwiek tu mi się, wydaje mi się, że i też dlatego pokazuję te artykuły, żeby tak mi się wydaje, tak jak zresztą powiedziałam. Zresztą podobnie było z problemem reprywatyzacji, z Państwa, którzy pamiętają. Takie tematy, które przez lata dotyczyły grup lokatorskich, czyli osób, które ubiegają się latami o mieszkania komunalne, które żyją w mieszkaniach komunalnych niskiej jakości, bo nie było doprowadzone tam centralne ogrzewanie. Przez lata tematy pozostają jakoś niewidoczne, dopóki nie zainteresuje się nią właśnie ta grupa, która ma wyższe wykształcenie, która wykonuje pracę intelektualną, i wtedy te nagłówki zaczynają się pojawiać i wtedy wybucha afera, taka afera reprywatyzacyjna, w której kiedy zaczęto przejmować usługi publiczne, to stało się to tematem medialnym. Trochę mam wrażenie, dzieje się tak z mieszkaniami, bo kiedy pojawiła się pod deweloperka, to wszyscy zaczęli o tym mówić, a przez dekadę jednak było to dość niszowe. Więc tak chciałam też dobrze rozpocząć. I ostatnia kwestia, definicja dostępności mieszkaniowej, skąd wiemy, że to się zmniejsza. Tak tutaj ja odniosłam się bezpośrednio do wzrostu cen mieszkań i nieproporcjonalnego wzrostu zarobków. No, natomiast takim dodatkowym pytaniem, które sobie stawiałam w tym badaniu, jest właśnie też jak w ogóle ludzie tą dostępność sami definiują, więc ja się odnosiłam do tych zmian bardziej w kontekście finansowym, natomiast oczywiście okazuje się, że to dotyczy kompleksu wszystkich kwestii, czyli jak najbardziej też aspiracji tego, jak te mieszkania wyglądają, jakie mają standardy, gdzie są i tak dalej, więc mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanie. Więc tak, i jeszcze raz dziękuję za te wszystkie uwagi. Na pewno je wszystkie uwzględnię, przemyślę i wezmę jeszcze raz pod rozwagę, w szczególności jeśli chodzi o tą definicję, bo wiem, że to budzi kontrowersje, ale jednocześnie też skłania do myślenia, więc dziękuję. Bardzo dziękujemy. I zapraszamy za tydzień, w czwartek. Naszym prelegentem będzie doktor habilitowany Łukasz Wojciechowski z Politechniki Wrocławskiej. Temat wystąpienia: spacer przez architekturę, pierwszy krok z psychologią środowiskową. To będzie na planie książki. Tak, na planie książki.
Także zapraszamy do wysłuchania prezentacji i dyskusji za tydzień.